Witam wszystkich, tu ono dzisiaj kolejna część naszej epopei o gaziaku, czyli reanimacji tej naszej berety od HFC. No i w końcu, słuchajcie, posuwamy się naprzód. Dzisiaj parę patentów Wam sprzedam, które na pewno się Wam przydadzą, a przynajmniej wspomogą Was w takich pracach, jakie ja tutaj do tej pory wykonałem. No i słuchajcie, zacznijmy sobie w ogóle od magazynka. Słuchajcie, udało mi się złożyć ten magazynek. Ta uszczelka z tą nadlewką, którą miałem, tam było 13 razy 2, no ona po prostu była kiepska, nie pasowała, no ale pojechałem sobie do sklepu, kupiłem sobie tutaj takie zestawy uszczelek i tu jest 13 razy 2,5, 13 razy 3, 13 razy 4, w akcie desperacji po prostu kupiłem tylko po to, żeby tutaj wymienić tą uszczelkę, która znajduje się tutaj wewnątrz na tej stopce. Co się okazało? 13 razy 2,5 jest uszczelką, która tutaj w zupełności wystarcza, magazynek w tej chwili jest nabity. Sprawdzimy, jak długo tutaj będzie trzymał, że tak powiem, czy dobę będzie po prostu ten gaz tutaj wewnątrz trzymał ciśnienie. Tutaj został osłuchany przez osobę, która ma słuch dobry, czyli nie przeze mnie. I tutaj od dołu po prostu nigdzie nie ma żadnego wycieku tego gazu. Tak jak wcześniej przypominam, tutaj mieliśmy na tej płaszczyźnie wyciek gazu. Skąd to się wzięło? Prawdopodobnie wcześniejszy właściciel bądź mnie. Ten magazynek po prostu przy jakimś tam próbie przeładowania wypadł na ziemię i uderzył po prostu stopką o ziemię, co doprowadziło prawdopodobnie do rozszczelnienia po prostu tego elementu. No i właśnie magazynek był po prostu do naprawy. Więc on jest tutaj nabity, jest po wymianie tej uszczelki i on sobie tutaj czeka po prostu na sprawdzenie. Więc jego tutaj na bok odkładamy. Drugi temat. Słuchajcie, tutaj znajduje się ten magazynek od KJW i on ma tutaj taki duży oto zaworek, ten górny, tak? Jak go wykręciłem? Nie kombinowałem z żadnym śrubokrętem, tylko po prostu stare, sprawdzone szczypce od Simmeringów. Tutaj można sobie końcówkę jedną chociaż lub dwie przypiłować, tak żeby one tutaj sobie weszły. I elegancko, słuchajcie, one sobie tutaj wchodzą w te nacięcia i sobie normalnie to odkręcamy bez żadnego problemu takimi szczypcami, słuchajcie, ze sklepu. Ja kupiłem, zdaje się, tutaj cały komplet takich kombinereczek i płaciłem za to, czy ja za to za 20 zł płaciłem? Ciężko mi powiedzieć. Jeszcze są chyba dwie pary takich kombinerek do tego z różnymi innymi tutaj szczypcami na końcu, ale to też można kupić osobno, zdaje się, to kosztuje z 5-7 zł w jakimś tam Majstrze czy w jakimś innym tam sklepie Brico czy gdziekolwiek, więc słuchajcie, takie szczypce, jeżeli nie macie w domu, no to sobie kupcie, bo one się Wam przydadzą zarówno i do tematów związanych z ASG, jak i do noży, bo ja też te różne dziwne śruby w nożach od Enlana, jeżeli też oglądacie moją serię o nożach, to ja też właśnie za pomocą tych szczypiec po prostu odkręcam, reguluję i nie ma sensu kupowania jakichś dedykowanych narzędzi, które kosztują krocie, tak jak na przykład ten klucz do tych wszystkich zaworków, do gaziaka, który kosztuje około 50-60 zł, nie ma sensu, po prostu coś takiego jest w zupełności wystarczające. Natomiast jeżeli chcemy wykręcić zawór dolny, no to zwykłym śrubokrętem tutaj sobie radzimy. I teraz tak, co z tym zawodem dolnym? To sobie idzie na bok, tego na razie nie zrobimy, ponieważ nie mamy sobie tutaj takiego zaworu górnego. Ten zawór górny, który tutaj mam, on niestety nadaje się, ale tylko wyłącznie do CO2. Dlaczego? Ponieważ on tutaj ma taką uszczelkę z tworzywa sztucznego i on tutaj, no niestety on mi nie będzie pasował, nie podejdzie mi po prostu. Troszkę lipa, nic z tym nie zrobię, poza tym on też bardzo głęboko się wkręca, ma tego gwintu troszkę więcej od tego wcześniejszego, że tak powiem, zaworu. Więc tutaj po wykręceniu też sobie porównajcie po prostu, jak to po prostu będzie wyglądać, jak to będzie się zachowywać. Więc no chciałem tutaj dać uszczelkę, która go troszkę wyciągnie do góry, ale niestety ta uszczelka jest, ten o-ring gumowy jest ścinany po prostu przez gniazdo tego zaworu, więc będę musiał coś tutaj po prostu wyrzeźbić, ale spokojnie, z tym sobie też jakoś poradzę, więc to sobie tutaj idzie na bok. Więc mamy to omówione. Tutaj te o-ringi też. I teraz dosyć fajny patent, słuchajcie, który no po prostu
wyhaczyłem sam i to mnie rozwaliło, że wcześniej tego nie zrobiłem, ponieważ ja, słuchajcie, dokupowałem wcześniej takie te dolne zawory, co się okazuje, nie musimy ich dokupować. Pierwsza sprawa jest taka, że ten zawór jest rozkręcalny i jego się da naprawić. Tak jak widzicie, ten zawór tutaj, on składa się z dwóch rodzajów materiału. Czyli tak, tutaj to srebrne to jest ten dół, a tutaj ten złoty element to jest góra. I to jedno z drugim jest po prostu skręcone. Wewnątrz znajduje się taka malutka uszczeleczka, słuchajcie, kwadratowa. Ona jest, ciężko mi podać jej wymiary, ale to jest coś, co po prostu jesteśmy w stanie wyrwać z takich zaworków, od takich zapalniczek, które mają możliwość dobijania gazu po prostu. Coś takiego możemy po prostu odzyskać z takiej zapalniczki i po prostu po rozkręceniu tego w środku znajduje się sprężynka, która spokojnie Wam nie wystrzeli i znajduje się taki czpień wewnątrz, który chodzi. Na tym czpieniu nabita jest ta uszczelka. Jeżeli macie wyciek tutaj na tym zaworze wewnętrznym, to albo jest do wymiany właśnie tutaj to maleństwo, które nigdzie nie kupicie, tu kupicie w tym zestawie, ale o tym za chwilę, albo po prostu gdzieś wydobywacie to, pozyskujecie po prostu z zapalniczki jakiejś, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, albo druga uszczelka, która tutaj się znajduje, czyli jest to uszczelka 5x1, 5x1,5 można nawet sobie spróbować dać, o ile Wam nie zetnie, i ona znajduje się tutaj zaraz przed tym główkiem po prostu, przed tą główką. Więc to są dwa elementy, z których po prostu ten wyciek tutaj z tego dolnego zaworku może Wam iść, więc nie kupujemy nowego zaworu, tylko dokupujemy sobie uszczelki, tak? Albo taką sobie gdzieś, że tak powiem, pozyskujemy z zapalniczki, albo taką sobie po prostu dokupujemy w zwykłym sklepie z uszczelkami. Więc tak to wygląda, więc tutaj albo po prostu możemy jeszcze pozyskać sobie z jakiegoś takiego, ja tutaj kupowałem wcześniej, to są, zdaje się, do jakichś innych magazynków, jakiejś innej firmy, ale te uszczelki tutaj wewnątrz także, to też się rozkręca, one także znajdują się takie same tutaj te uszczelki, więc możemy sobie przełożyć, możemy sobie swój zawór odratować po prostu, kupując coś takiego na części, więc spokojnie. Tutaj też wewnątrz znajduje się sprężynka, która też prawdopodobnie tutaj podejdzie, więc kupując taki zaworek, byle jaki, po prostu mamy dostęp do czegoś, co się nam po prostu przyda. I ostatnią rzeczą, jaką tutaj chciałem Wam pokazać dzisiaj, ponieważ nie będę tutaj nic kombinował, nie będę nic robił, za dużo czasu po prostu by to zajęło, jest, słuchajcie, taki oto zestaw, który możecie sobie kupić, zdaje się to na Gunfirer, jest coś takiego, i to jest zestaw firmy Double Bell, czyli jest to ta firma, która wykupiła Boya i robi teraz repliki gazowe. To jest zestaw do Berety M92F, dlatego też kupiłem, słuchajcie, ten zestaw, zobaczyłem tą kwadratową, silikonową, tak mi się wydawało przynajmniej, że to jest silikon, uszczelkę i zwariowałem, myślałem, że po prostu jest ten Graal. Dodatkowo, słuchajcie, co mnie zmieliło? Marui, ja myślałem, że to jest po prostu w standardzie Marui, ale to nie jest w standardzie Marui, słuchajcie, to jest kaszana, tak naprawdę, ale tak się pojarałem, że kupiłem sobie dwa zestawy i teraz już Wam pokazuję, co się znajduje w takim zestawie. Zrobimy sobie tutaj trochę porządeczek. Ja wiem, że pewnie wielu po prostu tutaj oglądających zastanawiało się nad zakupem po prostu tego zestawu. Już Wam pokazuję, co tutaj się wewnątrz znajduje. Słuchajcie, tu jest szereg po prostu uszczelek. Jest nawet, słuchajcie, uszczelka tłoczka. Uszczelka tłoczka, to co ja kupowałem za prawie 4 dychy, to fioletowe. Tylko to jest do czegoś innego, nie wiem, to taki otwór jest duży, no to jest do repliki na pewno tej firmy, prawda, więc to tam, nie wiem, powinno pasować, ale to się nam nie przyda zupełnie do niczego, nie wiem. To jest górna uszczelka do zamka, która też nie pasuje mi w żaden sposób tutaj do tego, co ja mam, ona jest w ogóle inna, już Wam pokazuję. Tutaj macie oryginalną, a tutaj macie nieoryginalną, więc sami widzicie, że to jest inna bajka. Oryginalna jest taka, ma większy ten otwór przede wszystkim, i on jest taki wklęsły, półkolisty, natomiast tutaj jest płasko i ten otwór jest mniejszy, już pomijając to, że ona tutaj dalej też jest inna, więc to jest zupełnie inny standard, to na pewno nie jest Marui, tak jak tutaj jest napisane, to nie jest to, to jest kaszana, czyli już mamy te dwa, to jest badziewie. Trzecia sprawa, słuchajcie, to jest w ogóle kosmos, bo to jest gumka hop-up, która jest tutaj dodana ze zestawu.
To też jest jakiś dziwny standard, to nie jest Marui, bo ponieważ oryginalna gumka hopa wygląda w taki sposób, czyli jest większa, ma tutaj z boku ten czpień do osadzania i w ogóle jest, no po prostu ma w innym miejscu tą wypustkę do podkręcania po prostu kuleczki, więc to jest, to jest zupełnie szmelc w naszym wypadku. I teraz jeszcze ostatni szmelc, czyli to, co najbardziej się napaliłem, najbardziej napaliłem się na to. Myślałem, słuchajcie, że jeżeli to jest przeżyczyste, to jest jakiś silikon miękki, natomiast to jest taka twarda guma i ona jest o wiele większa niż to, co jest tutaj oryginalnie. Zobaczcie, tego się w ogóle nie da złożyć z tą uszczelką, tej stopki z magazynkiem nie da się w ogóle złożyć z tą przeźroczystą uszczelką. Jest ona o wiele za duża, o wiele za gruba i po prostu ona tutaj nie działa, więc to do tego jest wykonana z takiej twardej gumy, co jest dosyć ciekawe, ona jest naprawdę twarda, już te czarne tutaj uszczelnienia są o wiele większe od tego, to jest jakiś syf po prostu, więc to też sobie tutaj ląduje na bok, czyli to jest śmietnik. To jest śmietnik, to się nam nie przyda, natomiast tutaj dostajemy kilka takich małych uszczelnień i słuchajcie, tak, nie będę wam mówił tutaj co do czego jest, bo tutaj mamy, tak, już wam pokazuję, czyli tak, te dwa uszczelnienia tutaj to są takie same, to jest jakiś gruby jeden na, nie wiem, na 3 albo na 4 mm, więc to może nam tutaj zastąpić tą uszczelkę, która znajduje się na dole, po prostu możemy spróbować uszczelnić tą uszczelką tutaj nam ten dolny element tego naszego dolnego zaworku od maga, czyli możemy sobie tutaj to spróbować zastosować, to się znajduje na pewno gdzieś na tym naszym górnym zaworze, to będą uszczelki, które mogą gdzieś tam podejść, chociaż one są jakieś takie dziwne, cienkie, więc nie wiem, ale możemy spróbować, tak, mamy to, możemy spróbować. To za cholerę nie wiem do czego jest, ale jak już jest, no to od przybytku głowa nie boli. To natomiast jest taka najmniejsza uszczelka, taki najmniejszy o-ring, który znajduje się, już wam pokazuję gdzie. Tutaj wewnątrz tego zaworka do nabijania gazu. Do czego ona służy? Do tego, żeby uszczelnić tutaj tą dyszę od butli z gazem. Tutaj z tą dyszy, z tym zaworkiem tutaj dolnym magazynka, po to tylko, żeby podczas nabijania gazu po prostu ten nadmiar tego gazu gdzieś tam nie został wydmuchany na zewnątrz, tak? Czyli tutaj uszczelnia, czyli ona się przyda, to jest akurat spoko. I gwoździem programu, słuchajcie, są te dwie małe uszczelki, których się nie da zdobyć, czyli to jest to, co wam wcześniej pokazywałem, to, co musimy sobie wygrzebać z jakiejś tam zapalniczki, tego nie idzie nigdzie dokupić, jako osobno, jako w sklepie po prostu. To jest nieosiągalne. Tutaj wam pokażę ten oryginał, który już jest rozbity w sumie. I pokażę wam te dwie mniejsze, które są w zestawie. I mi się wydaje, że one spokojnie podejdą. To już można wykorzystać, więc tak naprawdę w sumie za 15 zł, bo taki zestaw kosztuje 15 zł, ja kupiłem sobie dwa. Spokojnie tutaj, słuchajcie, można to kupić tylko i wyłącznie dla tych uszczelek. Ewentualnie, jak ktoś nie ma dostępu do takich małych o-ringów, to możemy właśnie tutaj zyskujemy po prostu te wszystkie uszczelki, które przydadzą nam się tutaj w tym dolnym po prostu zaworze tego naszego magazynka do tego, żeby po prostu ten dolny zawór magazynka uszczelnić. Nowy kosztuje, słuchajcie, taki, to jest różna cena, bo widziałem i za 19 zł i widziałem za 40 zł, to zależy jaka firma to zrobi. Natomiast tutaj zestaw tych uszczelek, z tego zestawu to jest 15 zł. Plus jeszcze zostają nam tutaj jakieś inne uszczelki, które też mogą nam się przydać, ewentualnie wam do jakichś replik, które posiadacie, jakichś innych firm niż to HFC, czy tam w jakimś innym standardzie niż to, co robi Marui, tak? Więc moim zdaniem spoko. Te zestawy ja sobie zostawię, bo to się rzeczywiście może przydać i tyle. Czyli fajna sprawa, bo zrobiłem ten mak, mam nadzieję, że on przetrzyma to ciśnienie. To będzie po prostu już tematem, nie wiem, czy to wam pokażę, jak już zmontuję, jak już dokupię coś tam, nie wiem, czy będziecie zainteresowani tutaj reanimacją tego maga. W każdym razie na chwilę obecną można powiedzieć, że mamy już replikę praktycznie zrobioną, tak? Oczywiście trzeba będzie jeszcze ją przechronować, tutaj dokupić gumkę hop-up,
No i oryginalny magazynek już mamy zmontowany, więc spokojnie można powiedzieć, że te prace już nad tą repliką praktycznie zbliżają się ku końcowi. Zobaczymy jeszcze, co tutaj da radę jeszcze tutaj naprawić, wymienić i ewentualnie będziemy już kończyć tutaj tą naszą serię. Mam nadzieję, że mimo tego, że ona się troszkę przeciągnęła, bawiliście się dobrze. No i zapraszam na kolejne, mam nadzieję, już ostatnie odcinki, może ostatni odcinek, może dwa jeszcze zrobię, zobaczymy, jak to tam te prace będą wyglądały na chwilę obecną, wiecie, z czym to się je, pamiętajcie o tych szybcach, żeby sobie coś takiego po prostu wykorzystać, kupić, wykorzystać, bo one się Wam na pewno przydadzą. No i to tyle. Jeżeli materiał się podobał, oczywiście łapka w górę, komentarze, sekcji komentarzy dla Was, czytajcie opisy pod filmem. To wszystko, co tutaj na stole leży, czyli te zestawy na, zdaje się, na Gunfire'ze kupiłem. Nie wiem, czy w momencie publikacji tego materiału te zestawy jeszcze będą do kupienia. Może pojawią się jakieś inne zestawy po prostu. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że te duże sklepy po prostu pójdą po rozum do głowy i zaczną sprzedawać po prostu części do tych wszystkich pistoletów, które do tej pory sprzedają. No i tym się też kierujcie, jeżeli kupujecie jakieś gaziaki, jeżeli kupujecie jakieś repliki. No to patrzcie na to, aby one były jakieś kompatybilne z czymś, co już istnieje na rynku, bądź ewentualnie kierujcie się tym dostępem po prostu do tych części, które mogą Wam się przydać po prostu do naprawy tych replik, bo prędzej czy później po takim jednym, dwóch sezonach no, trzeba wymieniać jakieś uszczelki, trzeba już coś kombinować, knocić, ponieważ no, tutaj się pojawiają nieszczelności, no i te repliki też przestają strzelać, tracą jakieś tam swoje parametry, więc tutaj też ten poziom frustracji użytkownika wzrasta, jeżeli nie ma dostępu do takich części. To tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, hej!